Dzień dobry, cześć. Mój makijaż został wykonany jedną paletą. Była to paleta z Sephory, kupiona w promocji za 57 zł. Mowa tutaj o paletce Shake Your Pom Poms z firmy Too Faced. Jeśli jesteś zainteresowana, jakich cieni użyłam z tej palety, jak mi się nimi pracowało i co o niej sądzę, koniecznie oglądaj dalej. Wstępnie jestem już pomalowana, mam już przygotowaną twarz podkładem i pudrem, mam zrobione brwi oraz korektor na powiekach, żeby podkład pod cienie był jak najbardziej jednolity. Dzisiejszym bohaterem jest paletka firmy Too Faced Shake Your Pom Poms. Pokazywałam Wam ją w poprzednim filmie, gdzie robiłam haul zakupowy na promocji w Sephorze i obiecałam, że zrobię tej paletce osobny film. Tak więc, dzisiaj, drogie panie, w roli głównej ta paletka. Składa się ona z 8 takich bardzo moim zdaniem klasycznych kolorów, z czego 3 brązowe, ten, ten i ten, są cieniami matowymi, a reszta to cienie błyszczące. Brakuje mi tutaj takiego klasycznego beżu, którym wykańczamy wszystkie makijaże, ale z racji tego, że praktycznie każda z nas taki beż ma w swojej kosmetyczce, to nie robię dużej afery o brak tego cienia, po prostu wezmę sobie jakiś inny, jak będę potrzebowała. Co mi się bardzo podoba, to jest jakość wykonania tej palety. Ona jest metalowa i przypomina mi takie stare pudełeczka na drażetki. Nie wiem, czy... Cała. Na takie landrynki, nie wiem, czy kojarzycie. Myślę, że był to jeden z powodów, dla którego ja wzięłam tą paletę, bo od samego początku miałam z nią bardzo dobre, bardzo pozytywne skojarzenia. Zobaczymy, jakie będę miała wrażenia po wykonaniu makijażu. Zrobię dzisiaj coś prostego i klasycznego, tak żeby każda z Was mogła to odtworzyć. Dzisiaj postaram się skorzystać po prostu z jak największej ilości cieni. Najpierw przejdę do tych matów i zrobię sobie na powiece bazę. I on jest ok, ładnie się blenduje, ładnie przechodzi z pędzla na powiekę. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, ale kupiłam tą paletę za niecałe 60 zł, bodajże jakieś 57. Powiem Wam tak, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ponieważ w podobnej cenie macie cienie w Contigo Mystic Warsaw i one są fantastycznej jakości, przynajmniej te neonowe. W podobnej cenie, nawet niższej, macie... Uuu, słonko mi zgasło, zobaczcie jak się zmieniły kolory. W podobnej cenie macie cienie Kobo w naturze. Także okej, to w Too Faced jest uznawane za markę premium, za markę perfumeryjną, ale to nie zwalnia ich z tego, żeby była dobra jakość. Także nie, chciałam powiedzieć, że oceniam tutaj wszystko, a nie tylko to, że super firma, która była droga, teraz jest tania. To dalej musi być dobry produkt. Generalnie powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że bez tego koronawirusa to ja się zestarzałam chyba o 5 lat. Tak mi powieki nie opadały jeszcze parę miesięcy temu. Pielęgnacja dalej ta sama. Styl życia dalej podobny. A ja się czuję jak stara kobieta. To jest ten pierwszy, najjaśniejszy brąz. Tutaj o. I teraz pora na ten ciemniejszy. Średni brąz jest bardzo ładny. Myślę, że nawet spokojnie w ślubniakowe makijaże można byłoby tym kolorem uderzyć. I jak się ze sobą rozblendowują, myślę, że nie najgorzej, co? I najciemniejszy brąz pójdzie tutaj w kącik, ale wiecie co? Dobra, spróbuję tym pędzlem. I sobie rozblenduję to innym pędzlem czystym. Dokładam średniego brązu, tak żeby zrobić zakładeczkę, tak żeby one ładnie ze sobą się stopiły. Pamiętajcie, że to nie zawsze wystarczy dać kolor A, dać kolor B i przemieszać. Czasami trzeba nałożyć parę razy, wtedy
wygląda to lepiej. Jeszcze odrobinę jasnego, tak żeby złagodzić tutaj krawędź. To samo na drugie oko. Dobra, myślę, że wyblendowane już są wystarczająco. Krawędzi raczej nie widać. To przejdę dalej do błysków. I słuchajcie, użyję błysków dzisiaj wszystkich, myślę, oprócz tego zielonego, bo coś nie mogę go sobie w głowie połączyć dzisiaj z całą resztą. Na pewno użyję tego jaśniutkiego, na pewno użyję starego złota i użyję tej miedzi. Ale żeby przykleić je lepiej, żeby się trzymały i wydobyć z nich jak najfajniejszą drobinkę, to najpierw użyję kleju do powiek. Klej nakładam pędzlem puchatym, a przynajmniej puchaty on był jeszcze przed chwilą. I tutaj delikatnie rozcieram tak, żeby to przejście między błyskiem a matem nie było takie odcięte i takie oczywiste. Dobra, wycieram resztkę kleju z pędzla i dokładnie tym samym pędzlem będę nakładała sobie błyski. W kącik wewnętrzny kładę jaśniutki. Pędzel do tego mam trochę za duży, więc zmieniam sobie na małą kuleczkę. Zamieniam na pędzel, którym wcześniej malowałam i aplikuję stare złoto na środek powieki. Gdy błyski mam już zaaplikowane, to delikatnie rozcieram krawędzie razem z cieniem. Słuchajcie, a między sobą doklepuję jeszcze w krawędź jasnego i doklepuję tego średniego złota, żeby nie było widać odcięcia między jednym a drugim kolorem. I tak jak mówiłam, teraz przyda się jeszcze odrobina cienia beżowego pod łuk brwiowy i wewnętrzny kącik beż rozcieram jeszcze z tym najjaśniejszym brązem, który położyłam najwyżej. Więc ja mam ochotę to minimalnie jeszcze przyciemnić tym najciemniejszym brązem. Delikatnie wchodzę na fakturę błysku. Tym samym też zacieram granice. Pora na powiekę dolną. I tutaj jako podkład znowu użyję najjaśniejszego brązu. Dokładnie użyłam tych samych kolorów, co na powiece górnej. Przechodzę do średniego. Zobaczcie, tu na dolnej idzie to szybciutko. I w sam kącik, tak żeby połączyć się z górą, kładę cień najciemniejszy. Od razu rozcieram. Cóż, dzisiaj nagrywam frontem do okna, także niestety, ale trochę będzie się zmieniało światło. Zwłaszcza, że okno mam o stronę południowej. Na środek dolnej powieki kładę odrobinę kleju pod pigmenty. Z jednej i z drugiej strony dosłownie troszeczkę, tak żeby ten błysk skupił się na środku. I tutaj z kolei użyję tego koloru miedzianego. Miedziany jest piękny. Aż trochę żałuję, że nie użyłam go też na górze. Samą pracę z cieniami mogłabym już uznać za zakończoną, ale aż prosi się o to, żeby zrobić jakąś kreskę. I z racji tego, żeby popróbować tych cieni jeszcze bardziej, to kreskę spróbuję zrobić za pomocą cienia na mokrym pędzlu. Spryskam go sobie i tym najciemniejszym cieniem, przynajmniej w zewnętrznej stronie, staram się zrobić chociaż delikatną krechę. Nie, no fajnie! Pędzelek oczywiście jest zafarbowany i nie chcę zejść, to nie, że brudne. Wytuszuję i przykleję rzęsy syntetyczne i zaraz do Was wracam. Rzęsy już założyłam. Przy okazji tego, że pracowałam z okiem bardzo blisko lustra, zwróciłam uwagę na to, że cienie Too Faced, one się praktycznie w ogóle nie osypały. Na tej stronie nic o nic, na tej minimalnie, ale wystarczy jeden ruch pędzlem
i nie ma po nich ani śladu, ale nie rozświetliłam twarzy celowo, ponieważ chciałam Wam jeszcze pokazać jeden z rozświetlaczy, także kupionych na promocji w Sephorze, będzie to Urban Decay. Ta paleta nazywa się Afterglow. Myślę, że dzisiaj do tego brązowo-złotego makijażu najlepiej sprawdzi mi się kolor złoty, w tym przypadku będzie to Bliss. No i jest bardzo mocny. Powiedziałabym, że dwie warstwy to chyba nawet trochę za dużo. Na tej stronie spróbuję z jedną. Aha. Bardzo wyraźny kolor, bardzo mocno się błyszczy. Fajny. Mi tam się podoba, nawet na tej stronie. Dobra, trochę go zetrę. Bez przesady. I jeszcze odrobinę różu do policzków. Też w takim ciepłym kolorze. Na usta nałożyłam moją ulubioną ostatnio pomadkę matową Golden Rose numer 16. I tak wygląda skończony makijaż paletą Too Faced Shake Your Pom Poms. Co do mojej opinii, myślę, że paleta jest całkiem niezła. Czy dałabym jej 10 na 10? Myślę, że nie. Cienie blendują się całkiem w porządku, natomiast w porównaniu na przykład do takich brązów z palet Affect, to wybrałabym Affect. Gdybym miała kupić tą paletę z 8 cieniami w cenie regularnej, czyli około chyba 120 zł było, a kupić w cenie regularnej dowolną paletę Affect z 10 cieniami, w tym z błyskami, wzięłabym Affect. Natomiast trzeba przyznać, że w cenie promocyjnej jest ok. Powiedziałabym nawet, że jest dużo bardziej niż ok. Jest super. Jeśli nie masz zbyt wielu palet z brązami, z błyskami złotymi i podobnymi, śmiało bierz. Przyda Ci się. Pracuje się nią w porządku. Nie są to tak pozytywne wrażenia, jak przy testowaniu palety na przykład Be Perfect. Było ok, ale nie było fajerwerków. Efekt? Myślę, że jest zadowalający. Myślę, że mała paletka super sprawdzi się w podróży. Jakość myślę 9 na 10. Blendowanie dałabym takie 8 na 10, ponieważ miałam wrażenie, że ten najciemniejszy cień nie do końca chce się połączyć z pozostałymi. Niemniej muszę przyznać to, że efekt końcowy wyszedł fajny. Na oczach użyłam 6 z 8 cieni z palety, więc jak najbardziej da się ją dobrze wykorzystać. Nawet gdybyście miały nigdy nie skorzystać z tego błyszczącego zielonego cienia, bo myślę, że różowy każda sobie gdzieś tam będzie w stanie wkomponować w swój makijaż. No i tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie palety, jeśli macie pytania odnośnie makijażu, śmiało piszcie w komentarzach albo na Insta. Ja za to będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie lajka pod filmem i dodacie mój kanał do subskrybowanych. Także na dzisiaj to już wszystko. Cześć!